cześć. Słuchajcie, masa z was często pisze do mnie i zapraszacie mnie w różne miejsca, żebym przyjechał, pojeździł z wami na waszych trasach i ja zazwyczaj niestety muszę grzecznie odmawiać, bo zwyczajnie podczas sezonu w tym kalendarzu startów no nie ma zwyczajnie na to czasu, ale dzisiaj jest taki wyjątkowy moment, że rzeczywiście się udało i jesteśmy właśnie w Bucu Zygmuntówka, może je kojarzycie. I będziemy sobie jeździć po trasach ze strefy Sudety, także tu jest mój dzisiejszy partner Tomek, jest też z nami Karol i zaraz właśnie jedziemy. No jedziemy, pokażę mi co tutaj chłopaki mają. Jak widzicie, Tomek jest na rowerze XC, także ja chyba dzisiaj będę słabszym ogniwem, bo mam ze sobą endurówkę, ponieważ prosto stąd jadę na zawody enduro do Czech, ale może nadążę. Wyruszyliśmy sobie spod Zygmuntówki. Jak widzicie, jedziemy eleganckim szuterkiem do góry. I teraz w ogóle, co to jest strefa MTB Sudety? W ostatnich latach bardzo modne zrobiły się sieci single tracków, czyli właśnie takich ścieżek przeważnie utwardzonych, które stanowią jakąś pętlę o długości od kilku do kilkunastu kilometrów, ale one są przeważnie bardzo łatwe technicznie. Natomiast strefa to jest troszeczkę coś innego, bo tutaj te trasy nie są totalnie zbudowane od zera właśnie z takim nastawieniem, ale są utworzone bardziej z tego, co już było, czyli mamy właśnie takie podjazdy po szutrowej drodze rodem z maratonów, ale jest też zdecydowanie więcej naturalnego terenu, no tylko musimy do niego najpierw dojechać, więc jest to propozycja dla kogoś, kto też chciałby sobie pojeździć po dobrze oznakowanych trasach ze strzałkami, ze znakami i tak dalej, ale niekoniecznie tylko i wyłącznie po takich sztucznych singielkach, tylko może chciałby po prostu coś bardziej naturalnego. No i widzicie, zaczyna się coś dziać. Strzałeczka w lewo i wjeżdżamy na czarny szlak. Także troszkę naturalnego terenu wjeżdża, a my dalej się wspinamy. No, tutaj to już się robi naprawdę soczyście. Koma biegowego. Ciekawe jaki... Teraz właśnie sobie lubię trening ustawiać pod komy. A, no tak, to jest fajna zabawa. Ciekawe, kto tu ma koma podjazdowego na rowerze. No, fajny fragmencik. Po korzeniach, po kamieniach. Ale jeszcze taki do podjechania. No i wydrapaliśmy się na górę, konkretnie na górę Kalnicę. Podobno 964 metry nad poziomem morza, więc już całkiem uczciwa wysokość. I nawet, zobaczcie, świeżo oddana w tym roku do użytku wieża widokowa, więc też można sobie zrobić przerwę, wyjść i popatrzeć, co tam widać z góry. No i tutaj to się nawet coś dzieje, zobaczcie, jakieś kamyczki, skałki. No na pewno nie jest to sztuczny singiel. Na trasach strefy Sudety możemy znaleźć zarówno kamieniste szlaki, leśne gruntowe drogi, szutrówki, czy nawet odcinki po betonowych płytach. Tak więc korzystają one z praktycznie każdego typu terenu, jaki normalnie możemy odnaleźć w górskich rejonach. Trasy strefy są oznaczone tabliczkami na niebieskich słupkach, które są dobrze widoczne, o ile po prostu pamiętamy, by zwracać na nie uwagę, bo wiadomo, że jak ktoś się postara, to zgubić też da radę, ale jeżeli tylko wypatrujemy nieco tych słupków, to wydaje mi się, że naprawdę jest to oznaczone czytelnie i nie ma z tym problemu. I właśnie wróciliśmy z powrotem na przełęcz Jugowsko, czyli niedaleko naszego punktu startu z Zygmuntówki, ale teraz jedziemy w drugą stronę, w stronę Wielkiej Sowy. Trafiły nam się dzisiaj absolutnie perfekcyjne warunki, bardziej, że jeszcze ostatnio lało, także dziś jest naprawdę, naprawdę przyjemnie. No tutaj fani piór MTB powinni być naprawdę usatysfakcjonowani. O, linia dla ambitnych górą. I kozia równia 930 metrów nad poziomem morza. Także wypłaszczenie. Ciśniemy dalej. Całkiem fajny zjazd. A powiedz mi, my tym jedziemy do samego dołu, czy będziemy gdzieś odbijać? Do samego dołu. Ja sobie pojadę trochę szybciej. Dobra. Oj, to rzeczywiście jest fajne.
O, to było przyjemne. Może nie enduro, ale takie właśnie coś z pogranicza, takiego trailu. Na endurówce to się wiadomo, że leci, ale na rowerze XC też spokojnie do zjechania. Tylko trzeba trochę bardziej na kamienie uważać. Lewa. Nie, tylko wiesz, za późno się zorientowałem, że jest zakręcik i się tak położyłem. O, tu chyba bike maraton nawet szedł. No i znowu śmigamy do góry. Tym razem trasa czerwona. Na co teraz wyjeżdżamy? Drabina. Na drabinę, o. Prawo. O. Na drabinę, tu pójdziemy jeszcze. O, tu też trasa na biegówki. Tak. W zimie, o widzisz. Drabina 946 nad poziomem morza. To oznacza, że teraz może być coś z góry. O! O ja. Nie zapowiadało się tak. Teraz wracamy z powrotem również przez kozioł, również w drugą stronę. I jesteśmy na bazie. Zrobiliśmy dzisiaj 20 km i 750 metrów w pionie i zajęło nam to bardzo lajtowym tempem, nieco ponad półtorej godzinki. No a Zygmuntówka też jest jakby punktem strefy Sudety, więc można sobie tu umyć rower. Tam widzę, że jakiś stojak stoi. Generalnie miejsce przyjazne i dla pieszych, i dla rowerzystów, i wszelkich tutaj turystów innej maści. W Zygmuntówce możecie też spotkać kota Karola, który jest oficjalnym kotem schroniska i jest tu stale zameldowany już od wielu lat. Jest nawet starszy stażem niż aktualny szef miejscówki. Chociaż co ciekawe, mają tak samo na imię. No i podobno bardzo lubi turystów. Także kot Karol również zaprasza. Chociaż teraz chyba, no nie wiem, może kamery nie lubi. To były bardzo przyjemne dwa dni w Zygmuntówce, a my się już niestety stąd zwijamy, bo tak jak mówiłem, jesteśmy w trakcie podróży do Czech na Szpiczak, na czeską serię Enduro. Także tutaj byliśmy właśnie, można powiedzieć, przelotem. I wy też koniecznie do Zygmuntówki wpadnijcie, do kota Karola, do tych pięknych widoczków, no i na strefę Sudety, no bo nie zawsze trzeba tylko tymi single trackami po żwirku dla kota jeździć, czasem można się też przejechać po bardziej naturalnym terenie. 600 km tras czeka. Do zobaczenia w następnym materiale, trzymajcie się, cześć!